Znak, że konkurs interwizji zakończony. Tak jest. Pierwsza, to znaczy dzisiejsza runda konkursu interwizji już jest za nami. I nadeszła teraz pora na występ gwiazdy. Pierwszy, bo będzie jeszcze i drugi. Pańskie informacje, panie Jacku, na przykład ilość płyt. Ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Kariera zawodowa. Oszałamiająca. Nagrody. Grand Prix na Festiwalu Złotego Orfeusza, Grand Prix na Festiwalu Interwizji w Sopocie, to tylko niektóre. Coś jeszcze? Zagrała główną rolę w filmie fabularnym ze scenariuszem opartym zresztą na jej karierze zawodowej. Czy już pani wie, kto to jest? Ja się domyślam. W ubiegłym roku nagrodzona piosenka tej artystki do dziś, proszę państwa, pozostaje w repertuarze naszych stacji radiowych, a słuchana jest tym chętniej, że zarówno w tekście, jak i w wykonaniu dosłuchać się można, dopatrzeć nowych znaczeń, nowych odcieni w interpretacji. Solistka o dalekiej od przeciętnej osobowości, wyrazistym głosie, świetnym warsztacie muzycznym, Ała Pugaczowa. Ała Pugaczowa. Ah!
Ała Pugaczowa. Kolejna piosenka nosi tytuł Zwiezdnoje Lieto. Nie? A jaki? Nie, druga piosenka. Вторая песня не «Звездное лето», а вторая совсем новая песня. Для меня тоже это премьера песни именно здесь. Но потому что я гость, но чувствую себя как дома здесь. И это очень приятно. Иногда даже лучше, чем дома. И должна вам признаться, что если я дома... О, немножко запыхалась так. Я первый раз такие пою песни, знаете. То если я дома, то я могу поделиться какими-то своими мыслями, а если даже они грустные, правда? И песня новая, композитор Марк Минков, стихи известного поэта Семёна Кирсанова, песня называется «Летние дожди». «Летний дождь», Алла Пугачева. Następną piosenkę chciałaś zadedykować Marynie Rogowicz, swojej przyjaciółce, tak? Следующая песня, это совсем новая песня, тоже.
Но она уже сейчас стала очень популярной. И не только потому, что она нравится, но еще потому, что она всегда с посвящением нашей любимой и популярной певицы польской Марыли Радович. Шла
Dziękujemy Ci bardzo, Aula. Aula Pogacar. Aula Pogacewa. Herr Direktor. Jeszcze raz. Я очень хотела бы, чтобы вы также меня тепло принимали, когда я приеду на гастроли. Кажется, мне это уже скоро будет. Ну что? Ну что, дякуємо тебе дуже і дякуємо вам на разі. Маємо 20 хвилин перерви.